Słowo Boże, list do Efezjan, rozdział 3, od 14 do 19 werset. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Amen. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boża i społeczność w Duchu Świętym niech będą udziałem nas wszystkich. Apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan, który przed chwilą słuchaliśmy: zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcowstwo na niebie i na ziemi bierze swój początek. Jak często zginasz swoje kolana, bracie i siostry? W jakim celu? Co jest przedmiotem twojej troski? Co jest przedmiotem twoich modlitw? Chociaż przed momentem słyszeliśmy te słowa i czytaliśmy je wiele razy, otwórzmy jeszcze raz i spójrzmy na treść, spójrzmy na ten fragment, trzeci rozdział listu do Efezjan. Apostoł Paweł z pewnością prosił o to dla siebie, ale też w tym fragmencie daje świadectwo, że było to troską jego wstawienniczych modlitw. Werset 16. By sprawił Bóg, nasz Ojciec, według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Tyle razy już to słyszałem, bracie. To nieważne, ile razy to słyszeliśmy. To nieważne, ile razy to czytaliśmy. Ale żeby Chrystus zamieszkał przez wiarę w sercu moim. Czy Chrystus mieszka w moim sercu? Pod tym względem ludzie dzielą się na trzy nierówne części. Po pierwsze, są ludzie, którzy uważają, że Chrystus mieszka w ich sercu. Chociaż Chrystusa tam nie ma. Nie naszą rzeczą jest oceniać drugiego. Nie waż się oceniać, ale Pismo Święte mówi, że są tacy ludzie, którzy się samych siebie okłamują, oszukują, łudzą się. Znacie te fragmenty Pisma Świętego. A więc jest wiele ludzi, którzy łudzą się, że Chrystus mieszka w ich sercu. Nie myśl o innym. Myśl o sobie. Wiecie, bardzo trafnie takie pewne satyryczne powiedzenie o takim chłopcu zakochanym w pewnej dziewczynie słyszałem. Dziewczyna mówi, że mój chłopiec mniema, że mnie ma, a on mnie nie ma. Tak niektórzy mniemają, że mają Pana Jezusa. Trzymając tu paluszkiem, bo zaraz wrócimy do tego fragmentu, sięgnijmy do listu do Koryntian,
Sięgnijmy do listu do Koryntian. Drugi list do Koryntian. Drugi list do Koryntian, rozdział 13. Rozdział 13. I tam apostoł Paweł udziela pewnej rady, zwracając uwagę, czy napominając niektórych w zborze w Koryncie. Rozdział 13, drugi list, rozdział 13. I ustosunkowuje się do pewnych zarzutów, jakie niektórzy formułowali przeciwko Pawłowi. Od wersetu 3. Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus. Aha. Niektórzy poddawali w wątpliwość, czy Chrystus przemawia w imieniu, przepraszam, czy Paweł przemawia w imieniu Pana Jezusa. Czy Paweł głosi nauki Chrystusa? Niektórzy może mówili, Paweł jakieś własne swoje filozofie wygłasza. I dotarło to do Pawła, który już wyjechał z Koryntu w inne miejsce, dlatego pisze list i ustosunkowuje się do tego zarzutu, do tej wątpliwości. Skoro szukacie dowodu, nie czytamy dalej, to gdzie tego dowodu mamy szukać? Jak myślicie? Chyba, że już przeczytaliście dalej, co jest napisane, bo niektórzy wyprzedzali i czytali dalej. No jeżeli ktoś kwestionuje i szuka dowodu, że mówca, kimkolwiek on jest, stojący na tym miejscu, że przez niego przemawia Chrystus, to gdzie tego dowodu ma szukać? Jak myślicie? W Piśmie Świętym. No ale ktoś głosi zgodnie z Pismem Świętym, czy to jest dowód, że przez niego przemawia Chrystus? Czy to jest pewny dowód? A niektórzy mówią, że nie. Oczywiście. Dlatego zwróćcie uwagę, że Paweł udziela informacji, gdzie należy szukać dowodu, że przez mówcę, przez nauczyciela przemawia Chrystus. Werset 5. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, żeście próby nie przeszli. Przemyślcie to, gdy wrócicie do swoich domów. Jeżeli szukasz dowodu, że mówca, nauczyciel mówi w imieniu Chrystusa, bo to jeszcze nie znaczy, że Chrystus przez niego kieruje słowo. Czy Chrystus kieruje słowo, to dowodu na to masz, siostro i bracie, szukać gdzie? W swoim sercu. Zdumiewająca rzecz. Zdumiewająca rzecz. A więc, czy Chrystus mieszka w tobie? Czy Chrystus mieszka we mnie? Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych. To jedna opcja, jedna możliwość. Oszukiwanie samego siebie. Ja jestem pewien, że Chrystus mieszka we mnie. Druga opcja to jest niepewność, wątpliwość. Wątpliwość. Ja nie wiem, czy Chrystus mieszka w moim sercu. Nie wiem, nie mam pewności. Jak to sprawdzić? Jak to sprawdzić? Czy jest możliwość? Tak, próba. Tam w liście do Koryntian, co czytaliśmy. Poddawajcie samych siebie próbie.
Czy nie wiecie, że Chrystus mieszka w was, chyba żeście próby nie przeszli? I wiecie, tych ludzi mających wątpliwość, czy Chrystus jest w ich sercu, jest najwięcej w Kościele. Bo mistrzem w sianiu wątpliwości jest szatan, który od razu mówi: słuchaj, Zenek, słuchaj, Konrad, inna Aniu, Basiu, Marto. Gdyby Chrystus mieszkał w twoim sercu, to byś tego i tego nie robił. Nie robiła. Gdyby Chrystus mieszkał w twoim sercu, to byś to i to robił. A ty robisz to, czego nie powinieneś, a nie robisz tego, co powinieneś. I mówisz, że Chrystus mieszka w twoim sercu? No trudno mu tutaj odmówić racji. Trudno mu odmówić racji. Wątpliwości. I wreszcie trzecia opcja to pewność. Czy odróżniacie pewność od zarozumialstwa? Czy uważacie, że każda pewność jest wyrazem zarozumialstwa? Istnieje rodzaj pewności, który jest zarozumialstwem, ale pewność nie jest zarozumialstwem, tak jak stanowczość nie jest uporem. To są zupełnie różne postawy, chociaż podobne w zachowaniu. Zatem, czy Chrystus mieszka w moim sercu? Czy Chrystus mieszka we mnie? Kochani, mówiąc o tym doświadczeniu, chcę przywołać dwa cytaty ze Starego Testamentu. Jeden z księgi Sofoniasza, rozdział drugi i werset pierwszy i do trzeciego. Nasz warszawski przekład te słowa oddaje tak. Zbierzcie się, narodzie niesforny, zanim staniecie się jak plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana, zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może się ukryjecie w dniu gniewu Pana? To słowo zbierzcie się wymaga wyjaśnienia ze względu na wieloznaczność słów i na wieloznaczność też w tłumaczeniu. Bo w pierwszym takim znaczeniu podstawowym zbierzcie się, to znaczy zgromadźcie się. Prawda? Zbierzcie się razem. Zgromadźcie się, narodzie niesforny, rozrzucony. Ale Bóg przez proroka Sofoniasza nie mówi tutaj i nie zachęca do zgromadzenia. Chociaż ważność zgromadzenia jest niekwestionowana i przy wielu innych kwestiach podkreślana. Przekład Biblii Gdańskiej, co prawda archaiczny, ale w wielu przypadkach taki bardzo dosadny, używa zwrotu wejrzyjcie w się. Wejrzyjcie w się. Tam jeszcze mówi narodzie przemierzły. Prawda? Czyli takie dość dosadne słowo. Używając może takiego bardziej współczesnego, literackiego zwrotu, moglibyśmy powiedzieć weźcie się w garść. Zbierz się w sobie. Skup się. Prawda? Ale bardzo podoba mi się ten zwrot z Biblii Gdańskiej. Wejrzyjcie w się.
Bo naszą ludzką skłonnością jest, że my jesteśmy często bardziej zainteresowani cudzym Podlasem niż swoim podnosem. Bardziej jesteśmy zainteresowani wglądać w cudze życie niż w swoje życie. Ktoś użył takiego obrazu, że człowiek podobny jest do pewnego wędrowca, który niesie bagaż, no i dla równowagi ma dwa kosze przewieszone przez ramię, jeden przed sobą, a drugi na plecach. I cudze problemy wrzuca do tego kosza z przodu, a swoje problemy do tego z tyłu. No i co ma przed oczyma najczęściej? No cudze rzeczy, cudze problemy. Trzeba by to zamienić, obrócić. Wejrzyjcie w się. Zanim będzie za późno. Wejrzyjcie w się. Czy tam mieszka Chrystus? Czy tam mieszka Chrystus? To jest niezmiernie ważna rzecz. Czy widzisz Chrystusa w sobie? Chcę wam powiedzieć pewną, może dość ryzykowną myśl, że jeśli ty nie widzisz Chrystusa w sobie, to inny go w tobie też nie zobaczy. Jeśli ty oszukujesz się i uważasz, że Chrystus mieszka w tobie, to inny go w tobie też nie zobaczy. Inny zobaczy w tobie Chrystusa wtedy, gdy Chrystus w tobie mieszka. A więc nie mniemanie, ani niewątpliwości, ale duchowa rzeczywistość. Czy Chrystus mieszka w tobie przez wiarę? Wejrzyj w siebie. Wejrzyj w siebie. Czy, siostry i bracia, czy sprawdzacie od czasu do czasu, czy częściej, czy rzadziej, czy codziennie, że Chrystus mieszka w waszym sercu, że jest z wami? Godne uwagi. I prorok Sofoniasz mówi, zanim staniecie się jak plewa, którą wiatr nosi, zanim dosięgnie żar gniewu Pana, zanim zaskoczy was dzień. Uwaga, szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo. Nie zastanawia was ta zachęta proroka, szukajcie Pana? Przecież myśmy go znaleźli. Znaleźliście Pana, czy nie? No to już koniec szukania. Tak? Ale Bóg jest tak okryty tajemnicą, że żeby go poznać zupełnie... A poznanie to jest co innego. Szukanie jest co innego. Dobrze, brat mówi, ale... Szukanie to jest pierwszy stopień. Tylko chcę wam powiedzieć, żebyśmy rozumieli, bo takich wersetów, nie otwierając w tej chwili, gdy czytacie Biblię, możecie to odszukać sobie, takich słów zachęcających do szukania jest wiele w Piśmie Świętym. Do codziennego szukania Pana. Każdego poranka szukam Pana. I chcę zwrócić uwagę, moi drodzy, bo posługujemy się językiem, który czasami nawet do końca nie rozumiemy. Znów pierwsze skojarzenie poszukiwania to jest ustalenie miejsca znajdowania się czegoś, co zostało zgubione. Ja często szukam kluczy. Dzieci kupiły mi taki sygnalizator, jak gdzieś zostawię, nie wiem gdzie. Ja wiem, że klucze powinienem zawsze kłaść w to samo miejsce.
Ale bywa tak, że kiedyś znalazłem je w półce z książkami. No więc. Nie wiem, gdzie są. Szukamy. I szukamy do momentu, aż znajdziemy. Dzieci bardzo lubią się bawić w chowanego. Pan Bóg nie bawi się z nami w chowanego. Nie ukrywa się i nie mówi: hej, szukaj mnie, gdzie się schowałem. A więc słowo szukanie to nie tylko identyfikowanie niewiadomego miejsca pobytu. Kochani, używamy tego słowa również bardzo często, zupełnie nie uświadamiając sobie. Kiedy idziesz do sklepu, bo chcesz kupić sobie nowe ubranie czy nowe buty, podchodzi ekspedientka: czym mogę pomóc? Proszę panią, szukam butów dla siebie. Przed tobą cała paleta, ale to poszukiwanie, to wybieranie. Proszę przymierzyć te, proszę przymierzyć te, zobaczyć te. Wybieram. Młoda dziewczyna szuka dla siebie odpowiedniego kandydata, z którym mogłaby spędzić resztę życia. Młody chłopiec często szuka odpowiedniej osoby, z którą mógłby się razem zestarzeć. Szuka. Ta mu się podoba, tamta mu się podoba, ta imponuje. Więc szuka. Mamy problem, szukamy rozwiązania. Wielu rzeczy szukamy. Kiedy Bóg mówi: szukajcie mnie, szukajcie dobrego. Za chwilę znajdziemy jeszcze również takie słowo. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni. Szukajcie sprawiedliwości. Szukajcie pokory. To inaczej mówiąc, wybierajcie. O, a to jest potrzeba każdego dnia, a nawet wiele razy w ciągu dnia. Wiele razy w ciągu dnia. Kochani małżonkowie, jeśli już znaleźliście wiele lat temu, a przestaliście się nadal szukać, to wasze życie zaczyna, wasza miłość zaczyna stygnąć. I wiele małżeństw żyje z przyzwyczajenia, a nie z miłości. A to znaczy, że przestali się szukać. Przestali się szukać. I ich życie już później staje się tylko przyzwyczajeniem. Kochani, tak nie ma być. Tak nie ma być. Szukajcie Pana, wybierajcie Go każdego poranka, każdej chwili. Otwórzmy księgę proroka Amosa. Księgę proroka Amosa. I tam rozdział 5. Rozdział 5. W rozdziale 5, werset 14 i 15. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan Bóg zastępów był z wami tak, jak mówicie. Wiecie, o jakiej grupie tutaj prorok Amos mówi? Bo wspomniałem, że są trzy grupy. O której z tych trzech grup, czy do której z tych trzech grup tutaj prorok Amos kieruje słowa? Do której, jak myślicie? Do tych zarozumiałych, do tych oszukujących się, do tych, którzy mówią: Pan Bóg jest z nami. Ale Pan Bóg z nimi nie jest. Do tych oszukujących się. Szukajcie
dobrego, a nie złego, aby Pan Bóg zastępów był z wami tak, jak mówicie. Z wami czy w was, to jest pewien tutaj synonim. Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawu miejsce w bramie. Może zmiłuje się Pan. Wiecie, co mnie zdumiewa? Że zarówno prorok Sofoniasz w poprzednim cytowanym fragmencie, jak również prorok Amos używa trybu przypuszczającego. To jest godne przemyślenia. To jest godne przemyślenia. To jest godne zastanowienia się. Może Pan zmiłuje się. Dlaczego może? Pozostawiam to wam do przemyślenia. Nie będę tej myśli, tego wątku rozwijał. Ale godny zastanowienia. Szukajcie dobrego, a nie złego. Bo wiecie, często ludzie szukają złego. Czyli wybierają złego. Szukają okazji do odwetu. Szukają okazji do zemsty. Ktoś zrobił mi krzywdę. Ktoś zrobił mi krzywdę. No poczekamy. Spotkamy się jeszcze. I szukamy okazji, żeby odwzajemnić się. Obce wam to jest? Mówimy, dziś nie było po mojemu, jutro nie będzie po twojemu. Tak? Tak. Moi drodzy, to jest nasza ludzka... To są nasze ludzkie słabości. Szukajcie dobrego, a nie złego. Wiecie, w kontekście tego złego... Chcę dotknąć dzisiaj króciuteńko jednej naszej cechy, jednej z wielu tylko reakcji, jakie nieraz nas ogarniają. Powiedzcie mi, kochani, czy zdarza się wam, że się złościcie na kogoś? Czasem tak. Czasem tak. A jak myślicie? Czy jest to dobre? No też jesteśmy przekonani, że nie jest to dobre. Apostoł Piotr napisał do narodzonych na nowo chrześcijan słowa, które już dzisiaj też cytowaliśmy. Przetoż odrzućcie to wszystko. Pamiętamy? Wszelką złość i wszelką zdradę i wszelką zazdrość i wszelką obmowę odrzućcie. To nie odchodzi samo. To się tak trzyma jak smoła palca. Odrzućcie. Gdyby to było tak łatwo odrzucić, prawda? Ale sami doświadczamy, że nie jest to łatwo. Oczywiście, Pan Jezus nigdy nie obiecał nam, że będzie łatwo. Wręcz nawet powiedział, że niektóre rzeczy bez Niego są niemożliwe do osiągnięcia. I my znamy te słowa. Beze mnie tego nie uczynicie. Prawda? Szukajcie dobrego, a nie złego. Moi drodzy, spójrzmy na Ewangelię Marka, 7 rozdział. Ewangelia Marka, 7 rozdział. I werset 21 do 23. Albowiem z wnętrza serca człowieka, serca ludzkiego, pochodzą złe myśli,
przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to zło pochodzi z wewnątrz. Pan Jezus wymienił szereg rzeczy i też to nie kończy listę złych rzeczy. Pan Jezus wymienił, powiedzmy sobie, takie najpowszechniejsze problemy. Nie wszystkie dotyczą wszystkich. Ale niektóre dotyczą wszystkich. Niektóre dotyczą wszystkich. I mówi, z wnętrza serca ludzkiego pochodzą. Z wnętrza serca ludzkiego. No, ale jeśli w sercu mieszka Pan Jezus, no właśnie. I to jest problem godny głębokiego zastanowienia. Dlatego, siostry i bracia, Ewangelia nie kończy się tylko na dobrej wiadomości o zbawieniu. Ewangelia w biblijnej definicji jak brzmi? Czym jest? Ewangelia jest mocą Bożą. Ewangelia jest mocą Bożą do zbawienia. I to przez zwyciężenia grzechu w mocy Jezusa Chrystusa. Ewangelia jest mocą Bożą. Kochani, do przebaczenia grzechów nie potrzeba mocy Bożej. Przebaczenie grzechów jest aktem dobroci. Ale jeśli potrzeba nam, mnie i Tobie, mocy, to właśnie do tego, żeby wybierać dobro, a nie zło. Potrzeba nam mocy, aby pokonywać zło, a zwyciężać dobro. Złość. Możemy w Piśmie Świętym znaleźć dziesiątki różnego rodzaju wypowiedzi na temat złości, na temat złości, złoszczenia się, złości. No, wspomnijmy tylko niektóre. Wspomnijmy tylko niektóre. Może z przypowieści Salomona, z mądrości dotyczących codziennego życia. Księga Przypowieści, 11 rozdział, werset 5. Werset 5. Sprawiedliwość toruje drogę nienagannemu, lecz bezbożny upada wskutek swej złości. Złość prowadzi do upadku. Jestem zły. W 14 rozdział z Przypowieści, werset 32 ma podobne znaczenie, podobny sens, odwrócony. Bezbożny upada z powodu swej złości, lecz sprawiedliwy ma oparcie w swojej niewinności. Bezbożny upada z powodu swej złości. No a kochani, a człowiek pobożny, jak się złości, to nie upada? Właśnie. No ale jak się tu nie złościć? Jak się tu nie złościć? No, denerwuje mnie to, bo denerwowanie to jest złoszczenie się. Z pomocą Bożą się człowiek nie denerwuje. Z pomocą Bożą. My to wiemy. Natomiast jak to w codziennym życiu, czy to jest tak łatwo? 15 rozdział Przypowieści, werset 20. 8, werset 28.
Serce sprawiedliwego rozważa, co odpowiedzieć, lecz z ust bezbożnych tryska złość. Moi drodzy, niektórzy pojmują szczerość tak. Ja jestem tak szczery, że mówię wszystko, co myślę. To jest głupota. Głupiec obnaża wszystko, co ma w myśli, lecz mądry waży słowa. Szczerość polega na myśleniu nad tym, co się mówi, a nie mówieniu tego, co się myśli. Serce, czytaliśmy tutaj te słowa, serce sprawiedliwego rozważa, co odpowiedzieć. Lecz usta bezbożnych tryskają złością. Nawet jeśli jesteś wierzącym, a pozwalasz z twoich ust tryskać złości, no to wtedy właśnie diabeł od razu mówi, no i co, i w twoim sercu mieszka Chrystus? Jak to jest? Jak to jest? Złość. Spójrzmy jeszcze na jeden fragment z Księgi Przypowieści. 26:26. To jest mocne słowo. Choć nienawiść ubiera się w szatę pozornej życzliwości, to jednak jej złość wyjdzie na jaw w zgromadzeniu. Chociaż nienawiść ubiera się w szatę pozornej życzliwości. Siostry i bracia, czy czasem nie stwarzamy tylko pozorów w naszym duchowym życiu? Ale znamy takie przysłowie, że prawda jak oliwa zawsze na wierzch wypływa. Rzeczywistość zawsze zostanie obnażona. Czy twoja życzliwość jest z serca? Czy twoja życzliwość jest tylko pozorna? Chociaż nienawiść ubiera się w szatę pozornej życzliwości. Spójrzmy jeszcze na list do Rzymian. To tylko niektóre fragmenty. List do Rzymian, rozdział 13 i werset 13. I tam jest też pewien apel. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i w pijaństwach, nie w rozpustach, w rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Tutaj, chociaż nie ma słowa złość, ale swary. Aczkolwiek w słowotwórstwie złość znajduje się też w słowie rozwięzłość. To jest zło. To jest zło. Ale swary, kłótnie, to jest najczęściej manifestacja złości. Manifestacja złości w naszych relacjach. Siostry i bracia, kochani, ja mam taki zwyczaj, że kazań nie kończę. Wielu z was wie, przerywam je, ustępując miejsca boskiemu nauczycielowi, Duchowi Świętemu, który jest nauczycielem
indywidualnym, nie tylko zbiorowym, który jest wspaniałym korepetytorem. Udziela korepetycji bezpłatnie. Nie trzeba płacić za godzinę. I on chce pomóc i zrozumieć. I on chce pomóc zastosować w życiu. Żeby nasze serca wypełnione były dobrocią, dobrem, a nie złem. Miłością i miłosierdziem, a nie nienawiścią. Wiecie, tak na koniec jeszcze wam powiem, znaczenie w języku polskim słowa miłosierdzie i dobrotliwość. Słowo miłosierdzie. Wielu z was wie, ale powtórzę to. Miłość. Czym się różni miłość od miłosierdzia? Miłość to jest uczucie wzajemne. Miłość pełna, kompletna to jest wtedy, kiedy mąż kocha żonę, a żona kocha męża. To jest miłość. Ale co się dzieje, gdy jedna strona przestaje kochać? To wtedy ta miłość nieodwzajemniona to jest miłosierdzie. Bóg okazuje miłosierdzie grzesznikowi. To jest miłość. Ale miłość nieodwzajemniona. I okazując miłosierdzie, w ten sposób chce wzbudzić w człowieku odpowiedź. I dlatego Pan Jezus mówi, miłosierni bądźcie, jak Ojciec wasz miłosierny jest. Jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, cóż nadzwyczajnego robicie? Poganie to też potrafią. Ale jeśli miłujecie tych, którzy was nienawidzą, wtedy okazujecie miłosierdzie. Miłosierdzie to jest miłość nieodwzajemniona. A dobrotliwość, wiecie czym się różni dobrotliwość od dobroci? Identycznie. Dobroć to jest relacja wtedy, kiedy ja jestem dobry, bo ktoś jest dobry dla mnie. Dobroć to jest odpowiedź na dobro. To jest dobro. Ale jeżeli komuś okazujesz dobroć, a otrzymujesz w zamian zło, to co? To wtedy najczęstsza odpowiedź jest jaka? Dlaczego ja mam być dla niego dobry, jak on dla mnie nie jest dobry? I to jest po pogańsku. A po Bożemu jest. Bądź dobry dla kogoś, kto nawet dla ciebie nie jest dobry. I to jest dobrotliwość. Dobrotliwość to jest okazywanie dobroci komuś, kto ci oddaje kamieniem za chleb. A diabeł w sposób perfekcyjny wynalazł metodę, żeby zniechęcić ludzi do dobroczynności. Wiecie, ktoś czyni dobrze i za to otrzymuje kopniaka. Dlatego nawet przysłowia ludzkie to zauważają, że jak ktoś ma miękkie serce, to musi mieć inną część ciała twardą. Bo za dobroć w wielu przypadkach wielu odwzajemnia się czym? Złym. No i ktoś raz zrobił, cierpi. Drugi raz okazał dobroć, cierpi. I za szóstym razem mówi, a w imię czego ja mam robić komuś dobrze, żeby cierpieć na tym? To w trosce o siebie nie będę robił dobrze. Inne przysłowie w tej materii. Nie rób drugiemu dobrze, nie będzie tobie źle. Bo robiąc komuś dobrze, sobie robisz źle. Dlaczego to tak jest na tej ziemi? No właśnie. Dlatego, że serce, w którym nie mieszka Chrystus, może być dobre tylko dla tych, którzy dla Niego są dobrzy. Może kochać tylko tych, którzy Jego kochają. Ale serce, w którym mieszka Chrystus, kocha tych, którzy Mu krzywdę wyrządzają.
I dobrym jest dla tych, którzy dla Niego nie są dobrzy. To jest różnica między Bogiem a człowiekiem. Bez Boga tego nie osiągniemy. Bez Boga tego nie osiągniemy. I dlatego Paweł powiedział: zginam kolana moje przed Ojcem. Po to, żeby zaakcentować, żeby zwrócić uwagę, żebyście wy pozwolili Chrystusowi zamieszkać w waszym sercu. A jeśli Chrystus zamieszka, wróćmy do tego listu do Efezjan i sięgnijmy jeszcze do pewnej myśli. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach naszych i dalej, żebyśmy zdołali pojąć ze wszystkimi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową. Można powiedzieć, czasami niektórzy ludzie mówią: miłość miłosierną. Miłość miłosierną. Dobroć dobrotliwą. Dobrotliwy jest Pan i miłosierny i wielce łaskawy. Abyście, i werset 19, końcówka, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. To jest proces w życiu. To jest proces w życiu. To wypełnienie, to jest proces. Dlatego Duchu Święty, bądź naszym nauczycielem. Jesteś. Dziękujemy, że jesteś tak cierpliwy, że uczysz nas, że dajesz kolejne szanse, że pozwalasz na poprawki. I wierzę, że w sercu każdego z nas dzisiaj Duch Święty budzi to pragnienie: Panie Jezu, ja chcę, żebyś mieszkał w moim sercu. Ja chcę, żebyś wypełniał moje serce pełnią Twojej miłości. Bo tam w nim jest zaledwie troszkę na dnie. Może troszkę więcej. Oceniam swoje. I niech to pragnienie Duch Święty w naszym sercu wzmacnia. Amen.